Małgorzata i Franciszek Bosko z wielką radością i miłością przyjęli dzieci, którymi Bóg ich obdarzył. Od samego początku otoczyli je ogromną troską. Starali się wychować swoich synów na dobrych ludzi, prawych obywateli i gorliwych chrześcijan. W przyszłości ksiądz Bosko przekazywał te wartości swoim wychowankom. Uczył ich katechizmu i wyjaśniał naukę Kościoła katolickiego. Był promotorem wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Wielki autorytet Stolicy Apostolskiej, papież Jan Paweł II, w swoich licznych wystąpieniach uwrażliwiał nas na troskę o każde ludzkie życie, od poczęcia do jego naturalnej śmierci. Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma. Widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka. Troska o dziecko jeszcze przed jego narodzeniem jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia. Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się. Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami. Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi. Jezusa Chrystusa, Syna Jego... Nie chcę! Ja się tego nigdy nie nauczę! Patrzcie, jakie złośni! Już mu się nie chce! On dać już spokój, matko! Patrzcie, Józia obudził, a dopiero dziecinka zasnęła! Bierze się za ciężkie roboty, a potem...
będzie nieszczęście. Małgorzato, musisz na siebie uważać. Wiesz, że ci nie wolno. Możesz w ten sposób dziecku zaszkodzić. Wiem, Franciszku, wiem. Uważam. Dbam o nasze dzieci. Całą trójkę. Wiesz, Franciszku, tak się cieszę. Pan Bóg tak nam błogosławi. Mamy już Józia, a za chwilę będzie drugie dzieciątko. Wiesz, Franciszku, to takie szczęście dla matki mieć pod sercem dzieciątko. Jest nas teraz dwoje, a nie jedno. To taka radość, nowe życie od Boga. A ty wiesz, Franciszku, że ja czuję, że to będzie wyjątkowe dziecko. Jak mu śpiewam, to się zawsze poruszy. Takie kochane i wdzięczniuchne. Pewnie tak będzie. A ty myślałaś, jak mu damy na imię? Ty tak kochasz Matkę Bożą, że Marysienkę pewno byś chciała. Tak, tak. Marysia to najładniejsze imię. Tylko wiesz, Franciszku, takie mam budzenie, jak przy Józiu. Nie wiem, czy nie będzie miał braciszka. No to jeszcze lepiej. Będę miał tylu pomocników w polu. No, tylko co z tym imieniem? Oblubieńca Matki Bożej Józefa już mamy. Trzeba jakiegoś świętego imię wybrać. A może... Bo ja to bym chciała, żeby ten nasz synek bardzo kochał Pana Jezusa. A ksiądz proboszcz kiedyś tak ładnie opowiadał o świętym Janie Apostole. Wiecie, wszyscy apostołowie uciekli. Tylko on, jako jedyny, z Matką Bożą patrzyli, jak nasz Zbawiciel kona, jak on go musiał kochać, że się nawet tych żołnierzy nie zląkł. Może i nasz Jasio tak go pokocha, że nawet krzyża się nie będzie bał? A nie lepiej Melchior po dziadku? Melchior! Damy mu na dnie. Antosiu, a co ty tu tak cicho w kątku siedzisz? Chodź, proszę cię, z ojcem popojady. Zobacz, synku, co ci wystrugało. Podoba się? Dzięki, tatku! Jak ja się cieszę, że was wszystkich mam. Taką